Niech sobie wsadzą za przeproszeniem tę swoją pomoc. I tak w nią nie wierzę. Ja myślę, że poza taką bańką politycznej poprawności, w której ci politycy lewicowi siedzą, to wszyscy ludzie rozumieją tak jak ja. I wszyscy mi przyznają rację. Wszyscy jak teraz tutaj siedzą, się nie mogą nadziwić, co też pan Koperski wygaduje, że to jest przecież oderwane od rzeczywistości. I przyznają mi rację, że przecież tak trzeba robić. Czy Donald Tusk zablokuje przymusową relokację imigrantów? Tak premier zapowiada, że są takie mechanizmy, on ma takie kontakty, żeby to zablokować. Panie Dobromirze, czy pana to przekonuje, że uda się to załatwić i będziemy mieli temat z głowy? Pamiętamy właśnie, jak Donald Tusk mówił, że zna pewne proste mechanizmy, którymi można zrobić benzynę po 5,19. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. Albo załatwić na drugi dzień, jak tylko obejmie rząd, że może załatwić pieniądze z KPO. I też chyba nie muszę was przekonywać. I tutaj składam, tu w Sopocie, moim rodzinnym Sopocie, to uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie pojadę i te pieniądze odblokuję. I wszyscy to odczujemy. No więc no to jeśli ktoś wierzy Donaldowi Tuskowi, no to sam sobie szkodzi. To chyba no trudno traktować tego człowieka poważnie, jeśli chodzi o składane obietnice. Już przez 8 lat poprzednich rządów udowodnili, że no, należy to traktować jedynie jako przenośnie te ich wszelkie obietnice wyborcze. Pamiętamy 4 razy tak, 3 razy 15, prawda, co się z tym wszystkim stało. No i teraz już na samym początku tych rządów udowodnił, że po prostu jest kompletnie niewiarygodny. Więc to nie ma sensu w ogóle nawet się zastanawiać, czy on tego dotrzyma, czy nie dotrzyma. Wiadomo, że nie dotrzyma. Po prostu musi dojechać jakoś do wyborów. Wiadomo, że ten temat to jest coś, co Polacy dość jednoznacznie oceniają. Polacy nie chcą tych nielegalnych imigrantów i mają rację. A Donald Tusk tam mówi po prostu coś, żeby chwilowo przykryć ten temat, a potem będzie robił to, co mu Unia Europejska każe. Bo Donald Tusk został tu zainstalowany właśnie po to, żeby nareszcie rząd polski się słuchał Unii. Nie po to Unia inwestowała tyle lat tutaj w wojnę z rządem pisowskim, żeby teraz się kolejny rząd też jej nie słuchał. Więc od razu panu mówię, to się na pewno, jeśli Donald Tusk będzie o tym decydował, to na pewno to będziemy mieli. No natomiast zastanawiam się te fikołki logiczne, które wyczynia tutaj teraz lewica, tak? Bo pan mówił, że tutaj to ci imigranci, których PiS tam sprowadził, to są tacy szczególnie niebezpieczni. A jednocześnie pan mówi, że ci imigranci, których Unia Europejska wpuszcza zupełnie nielegalnie, no to trudno, to trzeba jakoś tam się nimi podzielić. No nie, no to właśnie to są turbo niebezpieczni. Ci, którzy, ja rozumiem, że te wizy tam były wystawiane byle jak, bez należytej staranności, ale to jednak są ludzie, którzy poszli po wizę. Choćby jej nawet kupili na straganie, to jest to znacznie mniej niebezpieczna osoba niż taka, która wdziera się siłą do Unii Europejskiej. Najbardziej niebezpieczni to są właśnie ci, których wpuszczają Włosi, Hiszpanie, Francuzi i inni, Grecy, którzy powinni tych granic pilnować. I stawianie sprawy zupełnie na głowie jest to, że my teraz mamy wziąć odpowiedzialność za to, że oni nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Jako członkowie strefy Schengen powinni zapewnić szczelność granic. Wpuścili tych ludzi i to oni powinni nam płacić odszkodowanie, że ci ludzie nielegalnie przebywają na terenie Unii Europejskiej, bo oni mogą przyjechać do nas, a nie powinni. Więc to Włochy, Hiszpania i inne kraje, które nie upilnowały granicy, to one powinny płacić, a my ani grosza, ani jednego imigranta w ogóle nie powinno być o tym mowy. A dobra, a te kraje mogą powiedzieć, no okej, jeżeli wy nam nie chcecie pomagać z kryzysem migracyjnym i mówicie jeszcze, że my mamy płacić, to dlaczego my wam mamy pomagać z kwestią Białorusi? Ale nie pomagają. No, ale chcielibyśmy, żeby pomagali. Nie, niech się, niech się wsadzą za przeproszeniem tę swoją pomoc. I tak w nią nie wierzę. Tak, rzeczywiście wpuśćcie ich, potem się sprawdzi, kto to jest. Prawda jest taka, że trzeba wszystkich osoby, które tutaj przebywają na terenie Unii Europejskiej w sposób nielegalny, należy zidentyfikować. Jeżeli nie mają prawa, jeżeli nie mają podstawy prawnej do tego, żeby przebywać na terenie Unii Europejskiej, to takie osoby na terenie Unii Europejskiej nie powinny przebywać. I co wtedy? Chcę również powiedzieć, że bo pan... Ale to co z nimi? Pan, termin, wspominał pan o tym, że te osoby, które wjeżdżają dzisiaj, które będą wjeżdżać na podstawie paktu migracyjnego, będą bardzo dokładnie sprawdzane, no i jakoś tam ci z nielegalnych migrantów będą legalizowani, którzy są wiarygodni. Problem jest z jedną rzeczą, że w 2015 roku, i to nie mówimy o 400 tysiącach, tylko mówimy o ciężkich milionach, ten sam argument używała między innymi Angela Merkel i tego samego argumentu używała Komisja Europejska, chcąc przekonać Polskę do wpuszczania imigrantów. Po kilku latach sama Angela Merkel przyznała, że to tak nie było, że popełnili błąd i dzisiaj Niemcy płacą za to,
niestety, jeżeli chodzi o dane dotyczące przestępczości, w Niemczech są jasne i właściwie wszystkie formacje polityczne przyznają, że w tym momencie to jest bardzo poważny problem. Zostanie wprowadzona pewnego rodzaju kontrola. Oni mówią tak, do tej pory przyjeżdżali, rozjeżdżali się ci nielegalni emigranci, bo sobie z tym nie radziliśmy po Europie. My teraz uszczelnimy w gruncie te granice, ale przesiejemy tych, nazwijmy to, złych albo dobrych. To mówimy o chcieństwie, a nie mówimy o tym, co jest. Tak? No, do tej pory wjechało przez tą granicę morską, czy tam przez Grecję, przez wyspy, dostało się setki tysięcy nielegalnych imigrantów, których nikt nie kontrolował, których nikt nie odesłał z powrotem, wbrew temu, że nie mają właśnie prawa tutaj przebywać. Więc pan mówi, pan z lewicy, jak już tak się trzymamy nie mówienia po nazwiskach, mówił, że mówił o czymś, co on by chciał, żeby było, a nie o tym, co jest. Tak? Bo jest taka rzeczywistość, że rozdysponowujemy nie jakichś fikcyjnych imigrantów, którzy byli sprawdzeni, rozdysponowujemy tych imigrantów, którzy zostali się tutaj nielegalnie, którzy tu przebywają nielegalnie, nie mają na to żadnej podstawy prawnej, a mimo to ich rozdysponowujemy. O tym mówimy tutaj w istocie rzeczy, a nie o jakichś fantazjach, że fajnie by było, gdyby było inaczej. No może by i było fajnie, ale tak nie jest. Więc... Ale nie ma takiego problemu. Nie proszę, mówimy... proszę pozwolić skończyć. Jasne. Więc i to, co pan mówił, pan narzekał na to, że ja nie dość dokładnie zreferowałem pańskie stanowisko, a następnie się okazało, że pan ma bardzo fundamentalne problemy ze zrozumieniem tego, co się mówiło. Ja powiedziałem, że to, że rząd pisowski handlował tamtymi wizami, to też niedobrze, tak? Natomiast w skali tego, jak bardzo niedobrze oceniamy te dwa zjawiska, no to trzeba zachować tę skalę, tak? No, rząd, to sprzedawanie wiz było złe, ale to, co robią Włosi, że podwożą nielegalnych imigrantów swoimi statkami na europejskie wybrzeże, to jest turbo złe. To wybierają najgorszych ludzi z możliwych, tak? Najgorszy sort imigrantów, agresywnych byczków, nieprzestrzegających prawa, łamiących i ordynarnie terroryzujących załogi tych statków często. Takich ludzi oni wpuszczają. Więc tutaj mamy źle, a tutaj mamy bardzo źle. I niech pan nie mówi, że ja mówię, że to jest dobrze i że to i zaraz pan już właśnie sugerował, że to przeze mnie. Że to przez takich ludzi, jak poseł z Konfederacji w ogóle. Panie Włosi, pytanie... Włosi podrzucają to dobrowolnie, czy w końcu terroryzują tych właścicieli tych statków i tych kapitanów? Bo tak, te statki tutaj są, to ja panu opowiem, jak to jest. Nie, to jakby ma problemy z konsekwencją swoich wypowiedzi. Nie, to nie ma żadnego problemu z konsekwencją. To terroryzują, czy dobrowolnie? Podrzucają, czy jednak są zastraszani? Już panu powiem. Proszę bardzo. To tak, że są naciski na statki włoskie, żeby one zabierały tych imigrantów. One zabierają ich, ci ludzie się wdzierają na pokład i bardzo często dzieje się tak, że załoga w ogóle ze strachu barykaduje się na własnym statku, bo boją się tych ludzi. Oni ich terroryzują po zabraniu już, po podjęciu ich z tej ich jakiejś tam tratwy, na którą oni płyną. Oni terroryzują autentycznie tą załogę. I tak się dzieje. To jedno drugiego nie wyklucza. No to jeżeli pan ma... informacje o tak, tym, mam takie informacje. Że w taki sposób, no to należy na pewno powiadomić odpowiednie służby europejskie, żeby takim działaniom przeciw. Stanowisko lewicy w tej sprawie jest niezmienne. Mhm. Uważamy, że my w tej sprawie wykonaliśmy już swoją robotę, aż nadto. Jesteśmy cały czas gotowi, zresztą pomagamy praktycznie każdego dnia Ukrainie, która jest objęta wojną. I dzisiaj Polska absolutnie powinna być zwolniona z relokacji ale jakiejkolwiek. Ale nie jest. Ale panie... Pan mówi o tym, co by pan chciał. Panie polityku, a pan redaktor pana pyta, panie polityku lewicy, ale pan, o to co jest? Pan kreuje opowiada jakieś swoje fantazje. No. Której nie ma, to pan w Nibelandii jest. Dzisiaj nie ma takiego rozwiązania, a jeżeli jest, to proszę mi powiedzieć, jaki to akt europejski na dzień dzisiejszy to reguluje. To są tylko i wyłącznie rozmowy i premier jasno powiedział, że nie będzie zgody na to, żeby ta relokacja dotyczyła Polski. Czy taki argument humanitarny do was nie przemawia? Bo pan mówi o tych byczkach, ale i rzeczywiście wielu z tych imigrantów nielegalnych tak wygląda, ale tak jest nie zawsze. To czasami są biedne, nieszczęśliwe dzieci, biedne, nieszczęśliwe kobiety, biedni, nieszczęśliwi starcy. No to nic, no to niech staną po wizę w odpowiednim okienku, w odpowiednim państwie, w odpowiednim konsulacie i jak rzeczywiście spełniają takie wymogi, czy to humanitarne, czy to są na przykład specjaliści, których tutaj być może potrzebujemy, to pewnie te wizy dostaną.
A żadnych imigrantów, nawet gdyby to było, nie wiem jak szlachetny, gdyby to był najlepszy profesor, ale wdarł się tutaj nielegalnie, to powinniśmy go wykopać z powrotem, albo przede wszystkim nie dopuścić, żeby przekroczył tę granicę, tak? Odpędzić go, wypchnąć, zawrócić i zakazać mu złożyć, bo to inaczej to robimy kpinę ze swojego prawa, ze swojej granicy. No, no to nie jestem zaskoczony tym stanowiskiem absolutnie niehumanitarnym. Czy bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej w tym przypadku jest tożsame? Myślę, że jest tożsame, chociaż nie wszyscy to chyba dostrzegają, bo tam Unia Europejska na zachodzie, te kraje zachodnie są często tak zarażone już lewactwem, tak zarażone już tą poprawnością polityczną, że nie potrafią reagować zdrowo jak normalny kraj, jak normalne społeczeństwo w sytuacji zagrożenia. I kiedy ewidentnie takie zagrożenie nas spotyka, no to niektórzy opowiadają takie właśnie bambinistyczne jakieś takie banieluki, jak właśnie tutaj pan, że trzeba być dobrym dla wszystkich, bo jak oni forsują, ale kto może być ktoś tam, nie, no trudno. Musimy postępować tak, żeby nie było chętnych na forsowanie naszej granicy. Trzeba być surowym. No, jak się nie jest surowym, no poważne państwa, nie wiem, no, proszę prowadzić granicę Izraela, sforsować tak, jak forsuje się europejską. Nikt tego nie próbuje, bo wie, że tam, no, po prostu dostanie kulkę w łeb, jak będzie próbował, tak? Więc jeśli się postępuje stanowczo, to w ogóle nie ma tego problemu, tak? To natychmiast się rozejdzie informacja, że służby europejskie działają stanowczo, nie pozwalają się tu wdzierać nikomu i nie będzie w ogóle... Tak naprawdę to lewica tym swoim głupim postępowaniem, ta europejska lewica, ma krew na rękach, tak? No, bo oni zachęcają de facto tych ludzi, żeby ryzykowali swoim życiem, płynąc przez to Morze Śródziemne. Gdyby wiedzieli, że tu ich nie czeka żadne gorące przyjęcie, tylko odesłanie z powrotem, zawrócenie, nie wpuszczenie, to by nie ryzykowali. Nie obawia się pan tego, że ostra retoryka sprawia, że tak naprawdę trochę wylewacie dziecko z kąpielą? To znaczy w sensie takim, że nie przebijecie się z tym przekazem dystansu do polityki migracyjnej, do większej grupy ludzi niż tylko no, swojego elektoratu, tudzież elektoratu Partii Europejskiej, Europejskiej Prawicy, tej nazwijmy to prawicę antysystemowej. Ja myślę, że poza taką bańką politycznej poprawności, w której ci politycy lewicowi siedzą, to wszyscy ludzie rozumieją tak jak ja i wszyscy mi przyznają rację. Wszyscy jak teraz tutaj siedzą, się nie mogą nadziwić, co też pan Koperski wygaduje, że to jest przecież oderwane od rzeczywistości i przyznają mi rację, że przecież tak trzeba robić. Myślę, że tego typu retoryka, jaką tutaj w sprawie imigracji przyjmuje obecny tutaj ze mną kolega poseł Lewicy, tak, to bardzo jest pomocna w tym, żeby się rzeczywiście coś zmieniło, żeby ludzie wytrzeźwieli, żeby odtrzeźwieli, żeby przestali wierzyć tym politykom, którzy wygadują takie rzeczy.